Dzień dobry wieczór. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam najlepszą aplikację do budowania nawyków. Zapraszam. Aplikacja nazywa się Todoist. Używam jej mniej więcej już pół roku. Przez cały ten czas myślałem, że nazywa się Todo List, a jednak nazywa się Todoist. Polega ona mniej więcej na tym, że zapisujemy rzeczy do zrobienia i potem możemy odhaczyć te rzeczy jako zrobione. Jest jednak jedna bardzo przydatna opcja do budowania nawyków, a mianowicie zapisujemy, że robimy coś every day albo every Monday. Dzięki temu ta rzecz będzie się powtarzała codziennie na liście rzeczy do zrobienia. Wtedy będziemy mogli odhaczać jako zrobioną. Dzięki temu będziemy mieli dwie korzyści, bo będzie nam to przypominało o zrobieniu tego nawyku, a potem będziemy mieli satysfakcję z odhaczenia go. Dobrze, a więc aplikacja pobiera się z Google Play. Możliwe, że jest na Apple, ale nie jestem pewny. Wpisujemy w Google Todoist, pobieramy. No i tu powinniście teraz widzieć podgląd tej aplikacji. A więc napiszę sobie na przykład kupić banany. Daję zatwierdź. No i mam, żeby kupić banany. Mogę to w każdej chwili odhaczyć jako zrobione, jeśli już kupiłem te banany. Teraz napiszę na przykład każdego dnia 10 minut spaceru, bo chcę stworzyć nawyk, żeby schudnąć. No to piszę 10 minut spaceru każdego dnia. Dzięki temu każdego dnia będzie mi się przypominało, że mam zrobić 10 minut spaceru. Już po tym spacerze odhaczam sobie i mam to jako zrobione. Oprócz tego, że możemy pisać każdego dnia, możemy również pisać każdego i dajemy obojętnie jaki dzień w tygodniu, na przykład każdego poniedziałku, nauka angielskiego. No to przypomina mi się, że mam się uczyć angielskiego w poniedziałek, bo mi się wyświetla, uczę się tego angielskiego, a po uczeniu się odhaczam jako zrobione i mam tą satysfakcję, mam przypomnienie. Oprócz tego, że możemy pisać jakiego dnia chcemy coś zrobić, albo jakiego dnia tygodnia, możemy również pisać dokładną godzinę, o której chcemy coś zrobić, co jest jeszcze lepsze, ale nie jest konieczne, bo wystarczy napisać dnia. Jeśli ktoś chce zaplanować swój dzień od 8 do 20, to bez problemu może to zrobić dzięki tej aplikacji. Dobra, ale teraz możecie powiedzieć, no dobra, ale trzeba wejść w tą aplikację, żeby sobie przypomnieć. Nic bardziej mylnego, a mianowicie możecie stworzyć widget na stronie głównej telefonu. Także wchodzicie na telefon i pierwsze co widzicie to tą listę. Teraz pokrótce pokażę Wam jak to zrobić, jest to banalnie proste. Wchodzicie w widgety, szukacie to-do list. Klikacie, zatwierdzacie. Macie tam dużo opcji do wyboru, tak żeby sobie to spersonalizować, ale nie jest to konieczne. No i jak widzicie, macie całą listę, zaznaczacie, co już zrobiliście, co jeszcze nie. I tworzycie nowy nawyk, nowy rok. Oczywiście aplikacja jest dużo bardziej skomplikowana, nie jest dużo bardziej skomplikowana, wystarczą te opcje, które Wam pokazałem, ale opcji jest znacznie więcej. Z tego co wiem, to jest jeszcze wersja płatna, która pewnie zapewnia jeszcze więcej tych opcji. Ale darmowa w zupełności wystarczy do tworzenia nowego nawyku. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Jest to mój pierwszy odcinek. Zachęcam do dawania łapek w dół albo w górę, jeśli się podobało, a w dół, jeśli się nie podobało. Zachęcam do konstruktywnej krytyki. I trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!